Siemano widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Ogólnie staliśmy się posiadaczami kilku skuterów. Postanowiliśmy w sumie jednego wykorzystać dla rozrywki, no bo czemu nie? No zapewne widzieliście kiedyś latające samoloty, helikoptery, ptaki czy tam inne stworzenia. A czy widzieliście kiedyś latający skuter? No, a wiecie co to znaczy? Może dzisiaj zobaczymy. Także co, zabieramy się za to i zapraszam do oglądania. Wiecie, cała Polska nie jest na to gotowa, ale mamy samoloty, mamy helikoptery, mamy podki UFO. Przedsiębiorstwa będą musiały się niestety zamknąć z racji tego, że każdy będzie mógł polecieć z własnym skuterem w kosmos albo do innego kraju. Opływowy kształt, aerodynamika. Zakładamy tutaj wielkie skrzydło z jednej, z drugiej strony, unosimy się przez stworza. Widzicie to słoneczko? Właśnie tam będzie nas widać. Dzisiaj wierzymy, że to poleci, zobaczcie jak to wygląda. Z tego powstanie jeszcze myśliwiec F-16. To się wzbije w górę. Na jaką wysokość, Kuba? No, myśli, że około 150 metrów. 150 metrów myśli, że... Tak, żeby po prostu Elon Musk zadzwonił do nas i poprosił o projekt takiego właśnie super motocykla, którym można się przemieszczać przy stworzach. Idziemy na przegląd naszym sprzętem. Idziemy pod jednostkę. Dzień dobry. Chyba to, bo chciałem polecieć samolotem po lotnisku, ale powiedzieli mi, że mnie nie puszczą bez przeglądu. I czy mógł pan zerknąć, czy wszystko z nim jest ok? To musi pan to zobaczyć, bo chciałem polatać po lotnisku. Jak to polatać? No, bo mam sprzęt do latania po lotnisku. I czy by się dało odbyć przegląd, nie? Na co? Skuter o samolot. Dary nie rozumiem. To tak jakby pan przywiózł mi tutaj, nie wiem, ogiera i powiedziałbym badanie. Co to jest, się pytam? Nawet gdyby ten pojazd jako skuter chciał przejść badania, skrzydła i śmigło mnie nie interesują. Zacznijmy. Opona. Rejestracja nie ma. Oświetlenia nie ma. Układ wydechowy nie jest oryginalny, bez atestu nie ma. Oświetlenie przednie nie ma. Drogomierz, stan prędkościomierza i wskazania kilometrów nie ma. To ma latać, tak? No, pewnie, że tak. To jest guma napędzająca śmigło. Tam powiedzieli na przeglądzie, że nie poleci. No, dlatego wiesz, może ty coś byś tu jeszcze doradził, nie? Weź tu jeszcze śladę musisz zabudować. Jak się rozdupcy, to przyjedzie do ciebie na serwis. Ale czy ty to do garażu zmieścisz, to wszystko musisz wydupczyć. Na razie, trzymaj się. W górę znaleźliśmy skarpę i trzeba ogólnie polecieć tym skuterem i wylądować. W razie co to puścisz ten skuter i ten, i otworzysz sobie spadochron, nie? Ale Maciuś, nie takie rzeczy żeśmy z Andrzejem robili. Lecisz, chłopie, rozpędzasz się, zamykasz gaz, wyskakujesz, nie? Jak coś będzie szło nie tak, że będziesz leciał tam na mordę czy tam na plecy, no to zeskakujesz, otwierasz spadochron. Nie ma Dobra Maciuś, będziemy po ciebie za jakieś 20 minut. Do zobaczyska. Będziesz kierował? Bada. No i teraz Maciuś się wkopałeś. Mam żółte papiery, to co mówię, to jest nieprawda. Tak? On musi być na smyczy, ma tyle mocy, że musi być na smyczy. Nie, boję się podchodzić. No ja też. To co Maciuś, będziesz leciał? Ja już ma pełną gacie. Ściągniemy skutera, ja zjadę sondautem, żeby tu auto nie stało. Paliwo lotnicze to nie jest takie proste do odpalenia. Proszę spojrzeć tutaj. On nam tutaj sugeruje, że mamy do czynienia nie z byle jaką maszyną. Wszystko wyłożone piękną pianką. Z tyłu kółko, które nam się kręci i dodaje aerodynamiki, pozwoli nam to utrzymać odpowiedni kąt lotu. Z tyłu wyfuk. Proszę zobaczyć, sportowy, przelotowy. Na pewno to kółko, żeby było jeszcze szybko. I tu właśnie musieliśmy niestety zmienić miejscówkę. Może i skok byłby widowiskowy, ale niestety posprzątanie po sobie byłoby wtedy niemożliwe. A nie chcemy zostawiać po sobie złomowiska, dlatego lecimy w inną miejscówkę. 1 hour later.
Jak widzicie, Kuba już montuje naszą maszynę, jest to prototyp. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to wprowadzimy może sprzedaż masową. Bierzmy się za loty, bo zaraz zacznie padać deszcz. Jakie straty? Straty no w sumie zerowe, no nic mu się nie dużo nie stało, nie? Dojechał bez baczki. Dałeś w bak? Nie. Bez baku to dojechał? Jeszcze działa. To jeszcze nie jest w sumie koniec. Skoro skuter odpala, czemu by nie wykorzystać jeszcze jego potencjału w terenie? Lecimy. Słuchajcie widzowie, lot się nie udał, ale to nie zmienia faktu, że i tak wykorzystamy potencjał w 100% tej maszyny. Pokażę wam, co to kurwa prawdziwe enduro. No stary, takim crossem to trzeba na drugą stronę. Stój! Tu jest ścieżka! Ale daje. Daje czadu. Nie. Ej! Wyjebie. O kurde. On nie ma dość. Jest prawie na minusie, a my tu pierdolę skuter, który się nie chce poddać. Chyba szybko nie podda. A tą linką to se możesz nogą, jak masz tam się gazu dodawać. Ale jak to się drze, chłopie. Wszystko słyszałem, jak jechaliście tam, miałem was serce z nami dosyć. O nie! Nie ma szans. Grunt to się nie zatrzymywać, bo będę miał całe buty mokre. O kurde! O, tu może mieć problem. Tyle! Myślisz, że tyle? Słyszałem. Skuter. O! Nie pyta, zero pytań. Coś się dzisiaj wydarzy, ale nie do takiego stopnia, żeby ten skuter już umarł na zawsze. Dawaj! Nie zrobi. Robi zakręt na gumie normalnie. O co chodzi? O kurde. Oh.
gaz w ogóle nie odbija. W ogóle? No. Dobra, to jest misja już konkretna. Jedzie na zaciętym gazie skuterem. On już go nie szczędzi. On już chce go skończyć. Za wszelką cenę. On na żużlu by się nadał. Skuter, jak widać, się nie poddał, jeszcze żyje, a my tymczasem kończymy odcinek i widzimy się w następnym odcinku na kanale już za tydzień. Trzymajcie się, zostawcie suba oraz łapkę w górę i do następnego. Siemano.